Dzisiaj jesteśmy nieco oddaleni od tego głównego pasa fortyfikacji, jesteśmy na jego zapleczu, przy obiekcie sztabowym, tak jak powiedziałem, jedynym tego typu obiekcie, bardzo wyjątkowym. No i cóż, i odkrywamy tą historię naszą tutaj lokalną, bo cały czas gdzieś ta przeszłość nie do końca jeszcze dotarła do wielu mieszkańców Chorzowa, którzy, proszę sobie wyobrazić, jeszcze cały czas czasami pojawiają się informacje, że to są obiekty niemieckie, więc my tą historię cały czas odkopujemy i przywracamy jej tą prawdę. Chcemy przede wszystkim pokazać, że to nie są jakieś zapadłe dziury zniszczone i tak dalej, tylko to są zadbane muzea, no bo to jest muzeum. Dwupiętrowe, można powiedzieć, na dole jest tego jeszcze więcej, w tym schronie, więc najważniejsze, żeby po prostu pokazywać, że takie coś jest i zainteresować historią. I poszukaj tego, wyjmij łopatkę, bo będzie biła, no i teraz. Tu, o, słyszysz? Mam wykrywać metalu taki i szukamy tutaj takich rzeczy. Jak coś znajdujemy, to piszczy. Staramy się im pokazać namiastkę tego, co udaje nam się znaleźć. Wraz ze współpracą z miastem Chorzów tutaj i z Stowarzyszeniem Profortylicja organizujemy cykl takich właśnie spotkań przy bunkrach, nad którymi oni mają pieczę. Zapraszamy tutaj najmłodszych, żeby pokazać im właśnie, co udało nam się znaleźć, co jesteśmy w stanie znaleźć, jak działa wykrywacz, porozmawiać o prawie, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, no i przedstawić, jakie to mamy hobby.